trwa remont kapitalny Centrum Kultury w Bogucicach. Tak miejscowi nazywają budynek, w którym znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna, Chata Bogucka i Świetlica Wiejska. No i słusznie, bo budynek duży, pojemny i bardzo reprezentacyjny. To duży budynek po filii szkoły i przedszkolu. Wiele lat był opuszczony z inicjatywy mieszkańców i poparciem Rady Miejskiej burmistrza Pińczowa. Jest gruntownie modernizowany i przebudowywany. Głównymi inicjatorami tego remontu było Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka i Sołtys Bogucic Kazimierz Klasiński, który zarazem jest prezesem OSP i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Pińczowa. Dzień dobry Państwu. No, brudno, kurzy się, ale to radosny mimo wszystko temat. Już ku końcowi się wszystko zbliża. Co tutaj robimy? Jak ten remont przebiega? W sumie to bardzo dobrze przebiega, to znaczy dobrze, no w miarę dobrze. Już mamy porobione podłogi, pomalowane ściany, tam okno wymienione, drzwi powymieniane. No i w sumie jest tak, jak pani mówi, że ku końcowi, aczkolwiek jeszcze trochę roboty jest, bo jeszcze w łazience płytkami dopiero się ściany wykładają, jeszcze tam w tym małym pomieszczeniu, gdzie będzie piec do centralnego, też jeszcze nie wyłożone płytkami. Także tu jeszcze przed nami pracy, pracy, pracy. Ale w sumie jesteśmy zadowolone, bo efekt widać. No to się bardzo cieszę. Panie prezesie Kazimierzu, ten budynek przez wiele lat stał zaniedbany. Tutaj, jak mi powiedziano, to tylko grzyb i pleśń była na ścianach. Tak było. No, dzisiaj już jest troszeczkę inaczej. Z tych pozyskanych pieniędzy robimy tu dużo. Będzie ta winda dla osób niepełnosprawnych, baterie słoneczne na dachu, zasilanie gazem, kotłownia gazowa, budynek ocieplony od strony południowej, wełną mineralną, wymiana kilku okien na okna przeciwpożarowe. Kuchnia u góry, znaczy nie tak kuchnia, jak pomieszczenia socjalne z wyposażeniem mebli kuchennych, zmywarki jakieś tam do naczyń, lodówki, mikrofalówki i wielu innych rzeczy. Wszyscy znamy dokładnie działalność Chaty Boguckiej i widzieliśmy poprzedni wystrój i cieszymy się, że będzie tutaj przyjaźniej, przyjemniej, choćby ta podłoga, na której teraz stoimy, tak, nowoczesna, łatwa w utrzymaniu, a góra? Co tam będzie? Góra będzie ogólnie dostępna dla wszystkich. Co to znaczy? Będą się mogły odbywać uroczystości, zebrania, tak, stowarzyszeń pań bogucanek, skałczanek, strażackie i w ogóle chyba mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać z tej sali, z tego budynku, Sylwestra, zebrania, może jakieś akademie szkolne i wiele takich innych rzeczy, aby ten budynek funkcjonował i służył wszystkim mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom, tylko ogólnie osobom chętnym, zainteresowanym. Skąd wzięliście pieniądze na ten remont? Bo to przecież ogromne koszty. Pieniądze były przez kilka lat pozyskiwane z funduszy sołeckich, z miasta gminy Pińczów, od pana burmistrza. W tej chwili pozyskaliśmy, był zrobiony projekt od nowa Bogucic i od pana marszałka dostaliśmy tam, prawdopodobnie było 300, chyba 3 tysiące. 170 tysięcy daliśmy jako radni gmina Pińczów. 100 tysięcy, bo w zeszłym roku jeszcze dołożone od pana burmistrza z gminy Pińczów. I w tej chwili na sesji dzisiejszej przeszła uchwała o dołożeniu jeszcze od pana marszałka, chyba tam z jakichś pieniędzy, 60 tysięcy na dokończenie tego remontu. To kiedy państwo zapraszacie nas na uroczyste otwarcie? A raczej niebawem. Jak będzie zrobione, będą informacje. Kiedy? Za tydzień, za dwa dni? Nie, raczej to może być na żniwa, na sierpnia może. Na sierpnia. Jak będzie ciepło. Myślę, że może jakby się udało, to może i w lipcu. Jakby się udało. No bo to kwestia, jak ekipa odejdzie, no to nam potrzeba trochę czasu na posprzątanie. No, także ja myślę, że jakby wszystko szło dobrze, zgodnie z planem, to może i w lipcu. No to czekamy na zaproszenie. Oczywiście, że zaprosimy. I cieszymy się również. I cieszymy się również. Nowy, wyremontowany budynek
Tak, nareszcie, nareszcie, po iluś latach. Także jesteśmy wdzięczni panu burmistrzowi, no i marszałkowi i w ogóle wszystkim tym, którzy się, i radnemu, że się, tak, i po prostu, że się to w końcu ziści i będzie tak, jak potrzeba. No, dziękuję. Remont ten może być kontynuowany dzięki pomocy Rady Miejskiej Pińczowa i pana burmistrza oraz wsparcia, jakie uzyskano od marszałka województwa świętokrzyskiego. W Pińczowie i w Bogucicach gościliśmy wicemarszałka naszego województwa, pana Tomasza Jamkę, który wraz z naszym burmistrzem Włodzimierzem Badurakiem oglądali kolejne inwestycje w naszym regionie. Pan marszałek jest odpowiedzialny za Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych oraz Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji naszego województwa. Stąd i pomoc, i gospodarcze oko pana marszałka na remont w Bogucicach. Za chwilę zaprosimy państwa na spotkanie z panem marszałkiem i burmistrzem, którzy będą przyjmowali nowe autobusy komunikacji miejskiej w Pińczowie, a na końcu w trzecim odcinku zajrzymy razem z naszymi gośćmi do nowo remontowanego dworca po byłym PKS w Pińczowie. Panu marszałkowi i panu burmistrzowi towarzyszyła pani Anita Koniusz, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Dzień dobry, witam. Co mają pieśle, bo wyszło. Mamy, tylko panie burmistrzu, też będziemy jeszcze ukłon w tą stronę. Jakby jakiś zdum w zasięgu ręki był, to musimy poprawić w środku pieśle. Ja mam tak z tymi kobietami. Nie, burmistrzu, nie da życzę, bo najmniej ma z nami kłopotu. No będzie. Bogucie baby do każdej zabawy skore są. Bogucie baby do każdej zabawy skore są. Hulać na beczce czy na przetarku, oj dana. Byle wesoło do rana. Byle wesoło do rana. My obydwie żeśmy zakładały ten zespół. No posiadajcie. My obydwie z Grażynką. Tak. Jak się rozwinęło? Tak. I byliśmy Lucynka, siadaj. Dziękuję. Byliśmy pierwszym kołem w ogóle w Pińczowie Pińczowskim. Niech burmistrz. Nikogo nie było, tylko my. Bardzo dziękuję. A może ktoś chce herbatkę albo kawkę? Czy ktoś chętnie? Nie mamy bardzo czasu, także my jedziemy za chwilę do Pińczowa. To proszę, pomóc. To się nie zmarnuje, ale nie tylko tak. Się to i to będzie żyło, prawda? I OSP jest, mogę też działa i do nas przyjeżdża po 50-40 dzieci do szkół na robienie palemek różnych, tak, pieczenie chleba i w ogóle, no działamy, naprawdę działamy. To kiedy możemy, naprawdę kiedy możemy być z panem? Francuzi byli, raz było 60 osób z Francji, myśmy to wszystko ogarnęły, przyjęły. Pierogów my narobiły, no w ogóle... Pięknie było. Jesienią mamy już 20-letnie, jesteśmy Francuzów. Takim kołem. I wytańczymy to. Była chusteczka nadzowana. Także ja się mam pytanie, kiedy możemy tu przyjechać i zrobić masło z panem, bo mówi, że... A ja ruba zrobił masło, wyjmował chleb z pieca, w ogóle. Także tak. Zapraszamy. To jasne, wszystko przed nami. Jak już będzie po remoncie, sprzątamy. Nie ma sprawy. Zapraszam. Bardzo chętnie przyjadę, jak najbardziej. Na takie warsztaty nauczymy się, jak podali się chleb. Taki chleb pieczony własną ręką. No myślę, że jak już będzie po remoncie i już to nie, tylko po remoncie. To jak będzie, to sprzątamy, to będzie chleb.